wejście w działalność konspiracyjną w latach 70. było podszyte ogromnym absurdem. Dlatego, że no, o niczym nie można było, niczego innego nie można było w tym czasie zakładać, tylko że się pójdzie do więzienia. Tak jak w całej Polsce, no, staraliśmy się przeciwstawić, to znaczy trzeba to rozdzielić na przed stanem wojennym i stan wojenny po stanie wojennym, prawda? No, przed stanem wojennym po prostu podpisali te porozumienia i tak dalej, wszyscy szczęśliwi byli i wydawało się wszystkim, że to już normalnie, będzie to normalnie, normalniało powoli. No niestety doszli do innego wniosku, zrobili stan wojenny i od stanu wojennego zaczęło się podziemie tak zwane, prawda? Trochę taka inna skala świadomości, że no pewne rzeczy się robi, że jest coś, są rzeczy ważniejsze niż własna pupa, no. Że się ma obowiązek coś zrobić dla wszystkich, dla siebie, dla swoich kolegów, koleżanek, dla czegoś, co się nazywa Polska. W tamtych czasach było te grono dosyć wąskie, prawda, działaczy. No może większość ludzi popierało, ale się bało, tak to określę. Solidarność. No to było to, że była ta pomoc, prawda, zaufanie jeden do drugiego. W tej chwili wam daję tą solidarność, żebyście po prostu wiedzieli, jak było kiedyś, no i może ją poprawicie. Uczcie się działać w grupie. Uczcie się relacji między sobą. Tego lubię, tamtego nie lubię, ale równocześnie to jest mój kolega z mojej paczki. Te zachowania wynikające z działania, których się przy grze komputerowych nikt nie nauczy. I z takich grubych książek, z grubych komputerowych manuali też się nie nauczy. Warto być aktywnym. To się czasami się dostaje po łbie i to bardzo dobrze. I w pewnych rzeczach, jak się dwa dodać do dwóch, to wychodzi pięć. I tak jest właśnie z sprawami społecznymi. Na Starej Kopalni ma powstać Izba Pamięci Solidarności, prawda? I my to zbieramy, segregujemy, opisujemy i czekamy po prostu, aż nam przydzielą ten lokal, żeby to zaprezentować. No i to właśnie Idzi Gagatek zbiory oddał, ja tam, każdy co ma oddaje gazetki, znaczki, plakietki. Tego jest naprawdę dużo, dużo więcej. A to, co żeśmy wzięli, no może te znaczki z internowania, prawda? Bo to jest ciekawe, że mimo tego, że oni siedzieli w celach, byli pilnowani, potrafili sobie zrobić tam pieczątkę z gumki, prawda? Z podeszwy buta, z czegoś i robić te znaczki. Czyli książki, artykuły. No w tej chwili to jest trochę tak, że jak ja widzę następny artykuł, prawda, gdzieś tam o Katyniu, no to już go w pewnym sensie nie czytam, bo już jak gdyby wszystko wiem, prawda? Ale dla wielu ludzi to było to rzeczy nowe, bo słowa zadrukowane na czarno, na białym to jest jedna rzecz, powiedziane to jest jedna rzecz, jednocześnie to był ten taki graficzny element dodający, otwierający drogę do historii, do zainteresowania się właściwie, no, Polak jestem, a co to właściwie znaczy? To coś znaczy, to coś znaczy.